Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, krótki kurs szpiegowania. Zapraszam do obejrzenia już 13 odcinka. 13 podkreślam, no bo nie wiadomo, czy w ogóle program będzie dłużej trwał. Bardzo wnikliwi obserwatorzy zauważą, że to się sporo zmieniło, że te rzeczy, które tutaj mnie otaczają, są inaczej niż wcześniej, że w ogóle jestem w innym wnętrzu. No ale trudno, żeby nie było reorganizacji w krótkim kursie szpiegowania, jeżeli wszystko się zmienia w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa. Wszystkie resorty, które odpowiadają za bezpieczeństwo, obronność, służby policyjne, różnego rodzaju sprawy inwigilacyjne, a także wymiar sprawiedliwości będą podporządkowane jednemu człowiekowi. Jarosławowi Kaczyńskiemu najprawdopodobniej w randze wicepremiera. W związku z czym, no, jeżeli takie zmiany zachodzą w państwie, no to tym bardziej jest niemożliwe, żeby w krótkim kursie szpiegowania jakieś zmiany nie zaszły. No dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o dosyć gorącym temacie, może nie w ciągu ostatnich dni, bo pewnie właśnie funkcja Jarosława Kaczyńskiego jest tutaj ważniejsza, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo dużo i też często bardzo gorąco dyskutowało się o tym, do czego służą samoloty szpiegowskie. Podkreślam, nie drony, nie różnego rodzaju urządzenia inwigilacyjne, samoloty szpiegowskie takie wydawałyby się tradycyjne, jak U2, o którym zresztą będę trochę mówił. Mianowicie nagle wróciły one do poważnej dyskusji, nie tylko dlatego, że od czasu do czasu któryś z tych samolotów próbuje wlecieć na terytorium Rosji albo rosyjski wlecieć na terytorium któregoś z państw NATO, nie. To, co pewnie szczególnie zainteresowało opinię publiczną, to, co wydaje się powodem szczególnie gorącej dyskusji, to wykorzystywanie samolotów szpiegowskich do kontrolowania, do obserwowania, do inwigilowania protestów ruchu Black Lives Matter, czyli protestu ludzi protestujących przeciwko dyskryminacji z powodów rasowych, najczęściej przez policjantów, chociaż też przez innych urzędników państwowych. W tej dyskusji obserwowano, identyfikowano, pokazywano zdjęcia bardzo konkretnych samolotów, na przykład Defense Intelligence Agency, czyli wywiadu wojskowego. Te samoloty latały nad protestującymi i wykonywały różne zadania. Można się domyślać, że identyfikowały ludzi, identyfikowały samochody, identyfikowały prawdopodobnie środki łączności, więc no, były wykorzystywane do, powiedziałbym, dosyć precyzyjnych działań, które rzeczywiście nie powinny być wykonywane wobec pokojowo protestujących ludzi. Zresztą nie tylko na samolotach wywiadu wojskowego się to ograniczyło. Identyfikowano różnego rodzaju samoloty należące do NSA, czyli National Security Agency, a także do CIA, czyli do najbardziej rozpoznawalnego wywiadu cywilnego. No ale też sporo zamieszania spowodowało w sierpniu, wracając do tematu już bardziej tradycyjnego wykorzystywania samolotów szpiegowskich do działań wywiadowczych, w to, że samolot U2, historyczna w ogóle jednostka, bo samoloty U2 to jest konstrukcja jeszcze z lat 50. trzeba pamiętać, i wtedy były czymś najwyższym szczytem techniki, teraz wydają się raczej czymś anachronicznym, niemniej jednak działają i wykonują swoje zadania. Otóż miał samolot U2 w sierpniu 2020 roku wleciał na teren tak zwany no-fly zone, czyli strefy zakazu lotów na terenie Chin w trakcie, kiedy odbywały się tam ćwiczenia artylerii rakietowej. Czyli wbrew, że tak powiem, umowom międzynarodowym, w których mówią, że jednak w ograniczonym czasie, ale jednak są takie momenty, kiedy może być zakaz wlotu, a jeżeli samolot państwa przeciwnego w ramach Open Sky, czyli takiej umowy międzynarodowej, która pozwala latać samolotom szpiegowskim i sprawdzać, co się dzieje na wybranych terenach określonego państwa, to jednak można to wyłączyć. Tak właśnie temu służy to no-fly zone i złamanie tego zakazu przez amerykański U2 spowodowało, no, napięcie w stosunkach międzynarodowych i zamieszanie w mediach. Ale pogadajmy chwilę, co to są te samoloty i do czego one służą. Bardzo ciekawy opis takiego samolotu, dosyć stary. To jest fragment powieści Frederica Forsytha, który pisze mniej więcej takiego, tak? Global Hawk ma wyjątkowo długi czas lotu, aż 35 godzin. Jeśli nie oddala się zbytnio od bazy, jest w stanie krążyć nad celem przez 30 godzin. Lecąc na pułapie 20 tysięcy metrów, niemal dwukrotnie wyżej niż samolot pasażerski, w ciągu dnia może przeszukać ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Albo zawęzić promień poszukiwań do 10 kilometrów kwadratowych i przekazywać obraz ostry jak brzytwa. Hawk na Kismaju wyposażony był w radar ze sztuczną przysłoną, czujniki elektrooptyczne i na podczerwień oraz radiolokator, pozwalający mu działać w dzień i w nocy, przy dobrej pogodzie i w chmurach. Mógł także słuchać najcichszych transmisji nadawanych przy minimalnej mocy oraz wyczuć zmiany źródeł ciepła spowodowane przez poruszających się poniżej ludzi.
Zebrane w ten sposób dane wywiadowcze w ciągu nanosekundy przekazywano do Nevady, czyli oczywiście do środka dowodzenia, który koordynował zbieranie danych wywiadowczych. Też ciekawy opis, już właśnie samolotu, który wydaje się anachroniczny, ale jednak nadal skuteczny, podaje Robert Little, który tak bardzo jednozdaniowo puentuje możliwości samolotu U-2. Nowy samolot wywiadowczy U-2, szybowiec z silnikiem odrzutowym, wyposażony w kamery, zdolny z wysokości 16 km odczytać tablice rejestracyjne parkujących przed Kremlem samochodów. Da? No nic dziwnego, że Rosjanie polowali na U-2 i w końcu go zestrzelili. Było to co prawda jakieś 50 lat temu, ale U-2, jak widać po tym, że jednak wleciał do no-fly zone na terenach Chin, być może z innym wyposażeniem i z innymi możliwościami awionicznymi, jednak nadal jest nadal wykorzystywany. No, co można powiedzieć? No, samoloty szpiegowskie mają oczywiście mnóstwo wad. Niestety z punktu widzenia oczywiście służby wywiadowczych, ale na szczęście z punktu widzenia tych służb, które nie życzyłyby sobie, żeby one wlatywały na ich teren albo nawet na tereny przygraniczne, bo z tych rejonów przygranicznych można także bardzo dużo obserwować. No właśnie, dlaczego są takie kłopotliwe? Po pierwsze, robią stosunkowo dużo hałasu, emitują dosyć dużo ciepła wykrywanego w podczerwieni, emitują fale elektromagnetyczne, robią sporo zamieszania i dlatego są łatwe do wykrycia, łatwe do namierzania. No więc cały czas udoskonala się zarówno technologię stealth, która właśnie ma służyć temu, żeby te samoloty były na przykład niewidoczne dla radarów lub niewidoczne dla czujników podczerwieni, ale z drugiej strony, oczywiście druga strona cały czas udoskonala metody wykrywania i te na przykład te technologie, które kiedyś służyły temu, żeby na przykład samolot, bombowiec amerykański, bombowiec strategiczny B-2 był niewykrywalny, już dawno są nieaktualne. Ale muszę Państwu się pochwalić, że agencja, którą kieruję, no właśnie prowadzi ściśle tajny projekt badań i udało nam się znaleźć taki kierunek, takie rozwiązania, które spowodują, że zaprojektowany przez nas pilotowany środek latający, podkreślam, tak się ma nazywać, bo to nie jest dron, to jest pilotowany środek latający, co oczywiście natychmiast zwiększa jego możliwości przez to, że jest jakaś rozumna istota, która jest w stanie korygować zadania, czy reagować w stanie zaskakujących sytuacji. Więc ten pilotowany środek latający, w skrócie PSL, jest absolutnie niewykrywalny, ani przez czujniki podczerwieni, ani przez czujniki fal elektromagnetycznych, ani nawet przez różnego rodzaju fale dźwiękowe. I praktycznie w nocy, chciałbym powiedzieć, no bo jest widoczny, ale w nocy jest właściwie niewykrywalny. Kowalski, coś masz pilnego? Bo pani Jadzia ci miała, jak cię wpuściła? Coś szefie, pas startowy gotowy. Aha, zakupcie. To ja polatę na testy, a ty będziesz mnie zastępował. Jak zadzwoni prezydent albo premier, to nic nie wiesz, nic nie słyszałeś. Jak coś złego, to nie my, to oni. Pamiętaj, no tak? A ja w takim razie lecę testować nasz najnowszy PSL. Cały świat nam będzie go zazdrościł. Do widzenia Państwu. Muszę sprawdzić, czy wszystko jest technicznie perfekcyjne, no bo nie chciałbym się rozbić bez sensu. Kowalski, przejmujesz dowodzenie.